I witajcie, jestem Hebi, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Chłopaki nie płaczą. I w tym odcinku wracamy do centrum handlowego. I chciałem jeszcze skończyć temat, z który rozpocząłem w poprzednim odcinku. Oczywiście przez ciągłe gadanie nie miałem okazji. Elo, czarnuchy, co jest? Pogrzejemy nieco w Tońka na rekordy, to od razu wyjdzie, kto jest mister. Dobra, to dajesz, ziomboj. Spoks, ziom. Teraz pokaż mi normalnie, jak to się zawodnikiem kieruje, bo grałem w to na innym sprzęcie i niespecjalnie czaję sterowanie. Wiesz, o co chodzi? Słowo. No dobra, to jest tak, że trapezem robisz obroty o 180. Rąbem slajdujesz i w ogóle się ślizgasz. Lolo, wiesz, o co chodzi. Prostokąt zaś i gwiazdka. Nie zapominaj o gwiazdce, bo ona jest tutaj tak ukryta na tym padzie. No więc, prostokąt i gwiazdka to jest mniej więcej to samo, co fioletowy i różowy w Clintendo. Zresztą poczekaj i pokażę ci, jak to się robi. No i grucha gra. Grę uczy się... Uczy się grać, więc no. Ziomek, urodzony jesteś pro! Wystarczyło nauczyć cię klawiszy i wszystko poszło tak, że teraz ci nikt nie podskoczy, Lion. Respekt, yo! Ej, grucha. Tam mają suszone przetwory. Chodź, sprawdzimy. Pewa, Lolo. Tak mnie ta gra zmuciła, że od razu dostałem gastro. Grucha, ja ciebie proszę. Ty mów normalnie. Fred! Ty, głupku, to nie przetwory, tylko sztuczne potwory. Pluszowe misie, w sensie. Ja nie stąd zniknął. To słynne stanowisko do gry w Tońka Jastrzębia. Okej, teraz dostaniemy chyba tę golarkę. Brawo! Właściwie rzecz ujmując, to nieźle panu szanownemu poszło raczej. No... Dziękuję uprzejmie. Wiecie, panowie, skoro tak bardzo panom zależy na tejże golarce, to ja ją panom dam. Za darmo. Na znak tego, jak bardzo podobał mi się styl pańskiej gry. Przy czym podkreślam, że jest to golarka niekompletna, ergo niedziałająca. No cóż, dziękujemy bardzo. Okej, mamy już golarkę, jeszcze rozmawiamy z panią Jolą. Panowie! Porozmawiajmy z nią. Co się stało? Panowie, uporaliście się z moim największym strapieniem. Wreszcie mój szyld reklamowy jest znowu widoczny. A że jestem prawdziwą business woman, chciałabym zaoferować panom śliczny, promocyjny dres. Dla większego z panów raczej. Obniżka do 100%. No to ja na takie promocje ja zawsze jestem. Teraz numer 3. Aparat telefoniczny. Aha, czyli jeszcze... Aparat telefoniczny. Nie chcę. Dobra, czy jeszcze tu nic nie mogę zrobić? Idziemy do kafejki internetowej. I tutaj musimy... Dobra, chłopaku, zaraz cię rozwalę w drobny mak. No to chodź tu. Fred, może lepiej ja się tym zajmę. Okej, bierz go. Okej, bierz go. Wygrał grucha. Dobra. Wygraliście. Nieźle. Się wie. No dobrze. Co mogę dla was zrobić?
Chcemy kupić jakiś towar, a nie wiemy, do kogo należy się zwrócić. No dobra. Dam wam teraz kartkę z numerem do DJ-a, ale uważajcie, bo nie będę powtarzać. Musicie mu powiedzieć, że macie ten numer ode mnie. Od Newka. I musicie się z nim ustawić na boisku szkolnym. Ej, wiecie, gdzie to jest? Widzę, że nie. No dobra, to jest taka akcja, że przez bramę nie dostaniecie się do liceum. Ochroniarz was nie przepuści, ale tam w okolicy znajdziecie też tajne przejście, w sensie, że dziura w płocie. Więc będziecie musieli pójść tamtędy. Dzięki za pomoc, Niuk. Dobrej zabawy. No, a zobaczymy, co ten powie. Przepraszam, ale nie mogę rozmawiać. Jestem teraz za bardzo zaaferowany obserwowaniem poczynań mojego nowego idola i mentora, pana Gruchy. On jest najlepszy w Tońka. Ach! Ojej, chyba znowu za bardzo się podekscytowałem i krew mi pójdzie. Uszami. Grucha idolem. Dobra, więc idziemy teraz... No, musimy iść do tego centrum handlowego. Do centrum... A chociaż albo jeszcze i nie. Tak jak wspominałem, nie możemy jakby... Znaczy, w poprzednim odcinku rozpocząłem temat nowego komputera, którego będę miał już w czerwcu. Ej, hola, ja płacę za ten prąd, panowie. Musicie wiedzieć, że w przemyśle fonograficznym nie ma lekko. Tak. Nawet polski hip-hop. O Boże, znowu zaczyna. Oczywiście, pojawiają się nowi odbiorcy, często coraz młodsi, jak mniemam, ale w sklepach wciąż sprzedajemy nikłe ilości. Stąd te wszystkie promocje, płyty dwie w cenie jednej, no, festiwale, degustacje, muzyczna jedynka, no i promocja tego, co najbardziej promowane. Tak, znam się na tym, bo... Jestem, no było, by nie było, w tym interesie od lat. O czym to ja? Ja rozumiem, że człowiek orze jak może, tylko związać koniec z końcem, proszę panów. Ale czy w sztuce, no, nawet masowej, o to naprawdę prawdziwy, no, uliczny przekaz to jakby jedno, ale przecież obserwujemy teraz wyraźną tendencję do uproszczeń. Głównie w sferze, że tak się wyrażę, lirycznej. Proszę zwrócić uwagę, że nie liczy się dziś flow, ale to, ile kto ma na koncie, a nie? Jak nie, jak tak. Nie ma się dzisiaj stylu, tylko ma się styla. Brudne, ciemne ulice ustępują błyszczącym marynarkom, złotu i tunelom aerodynamicznym. Ale jak dla mnie, to nie jest hip-hop, ale hip-hopolo! Kurna, Fred! Jak ja wyglądam? Spokojnie, Grucha. Zaraz coś wymyślimy. Po co ja się w ogóle na to zgodziłem? Po co ja się w ogóle z tobą bujam? Skończę jak pajac przez ciebie. Nie bój. Co to takiego w ogóle jest? Się domyśl. O, kawałek solidnej linki. Okej, tą linkę trzeba wziąć. W sumie linka może tylko pomóc. Że tego Wiedźmina trzeciego nie będę mógł nagrywać na tym nowym komputerze. Pograć będę mógł. Ale ponagrywać nie. I tak się zastanawiam, czy jest sens w ogóle nagrywać tego.
życie nie jest laurką. Nie jest? Toro miał rację. Trzeba spróbować życia w zgodzie z naturą, aby zrozumieć istotę egzystencji. A dlaczego tyle palisz, mogę wiedzieć? Czyż nie jest to zaprzeczenie całej idei życia zgodnego z naturą? Nie rozumiesz? Istotą człowieczeństwa jest paradoks, zaprzeczenie samemu sobie, zaprzeczenie swoim przekonaniom. Dlatego też, chociaż chciałabym żyć w zgodzie z naturą, palę szlugi i dlatego na przykład wegetarianie też często czują zew krwi, rozumiesz? Nie bardzo, jak dla mnie to są kocopały. Dobra, z nią nie warto rozmawiać. Ale można z chrząstkiem. Fajny latawiec. Dzięki, człowieku. Sam go normalnie zrobiłem. Ty, a może byś puścił ten latawiec wyżej? Co ty na to? To się niestety nie uda, bo to nie jest taka znowu prosta akcja. Potrzebuję dłuższy sznurek, bo teraz to ten latawiec wyżej nie poleci. Musimy mu dostarczyć sznurek, a jako że my mamy dokładnie stalową linkę. Ty, wiesz co? Tak się składa, że akurat mam przy sobie kawałek linki. Tak? No to zajebiście. Z tym jego głosem ten tekst... Puszczę go teraz tak na maksa wysoko. Tak idealnie brzmi, że to jest... No i teraz robimy prostą akcję, skoro on jest naelektryzowany. Dobra, grucha. Trzeba cię do końca urządzić. No i jest łys. I możemy sobie z nią jeszcze raz porozmawiać, nie wiem po co. To było absolutnie genialne. Gdyby nie moje paranoje, fobie i kompleksy, zrobiłabym mu nawet zdjęcie i posłała do jakiegoś poczytnego magazynu. O, byłabym sławna. No bardzo. Ale dobra, to teraz wracamy do centrum handlowego. No i zastanawiam się, czy jest nagrywać w ogóle sens Wiedźmina. Bo go jest dużo, na polskim internecie przynajmniej, w polskim YouTubie. Nagrywali go ci wszyscy... Aparat telefoniczny. Wszyscy śmieszni, nieśmieszni. O, na dole aparatu przylepiona jest guma. Przesuń się. No weź się, chłopie, przesuń, co? A gdzie mam się niby przesunąć? Kurna, nic ci nie pasuje, Fred. To mnie zaczyna wnerwiać. Przesuń się, grucha. I nie pyskuj. Żuta po każdym posiłku. Przekazywana z pokolenia na pokolenie. Okej. Masz. Ty z nim gadaj. Dlaczego ja? Bo ja do niego więcej gadałem. I boję się, że pozna mój głos. A skąd ty wiesz, że to będzie ten sam gość? Słyszałem, jak scenarzyści rozmawiali, że rysownik, pan artysta, odmówił rysowania kolejnego dealera. A poza tym to oni stwierdzili, że będzie taniej z jednym dealerem, choćby jeśli wziąć pod uwagę koszty nagrań aktorów. Czwarta ściana przełamana. Rozumiem, nie musisz mi po raz nic drugi tłumaczyć. Ty co, te telefony tak wysoko? Halo? Cześć, dostałem ten numer od Niuka. Tego Niuka z kafei sieciowej. No co jest? W czymś mogę pomóc? I chciałem się z tobą ustawić w sprawie, no wiesz, zakupów. A gdzie ty jesteś? Pod centrum handlowym. Ej, to bądź na boisku za 15 minut. Wiesz, gdzie to jest. Yo, spoko, za 15 minut. No, nar. Okej, to idziemy teraz na boisko szkolne. Tam spotkać się z panem dealerem. Czy jest sens nagrywać w ogóle? To jest płot. Ogrodzenie takie, coś wokół czegoś. Kumasz? Czy jest sens nagrywania? Ty lepiej weź ten dresik w usz teraz, bo nic z naszego kamuflowania się nie wyjdzie. No, raczej, że nic.
No, to teraz wreszcie wyglądasz tak, jak zawsze chciałeś, nie? No, chodźmy. Jaki? Cześć. Rwa mać. To ty. Wiedziałem, że ta maskarada jest wafla warta. Stój, bo cię zabiję. Nawet nie drgnij, dziwko bura. Czego chcecie? Dla kogo pracujesz? Gardaj, ale już. Nic ze mnie nie wyciągniecie. Chyba powiem. Nie masz się, gadaj, dla kogo pracujesz, bo odstrzelę ci głowę. Pracuję dla tych typów, co się nazywają Złe Oko i Al-Kadak Serik. Gdzie oni się chowają? Kurde, no zostaw mnie, człowieku! Szukaj ich w kafejce internetowej, za zbrojonymi drzwiami. Ale i tak tam się nie dostaniecie, bo nie znacie hasła. Nie śmiej! Twoje moje no fejkufa mam! Za fej full fast wyfylaniu feldofony! Podawaj hasło, szmato! Nie śmiej! Gdzie mam nie świecić? Nie śmiej, kufa! Nie śmiej! Nie śmieć, kufa! Powstawcie mnie! Ty, grucha! On chyba mówi niedźwiedź! Fuck! Fuck! Nie śmieć! Dobra, ale jeśli to ściema, to cię znajdziemy, cieciu, i zabijemy. Rozumiesz, waflu? No i cała mistyfikacja poszła się, no, delikatnie mówiąc, walić. Doskonale! Dzięki współpracy naszych przestępczych organizacji stałem się gangsterem międzynarodowym, kosmopolitycznym! Osiągnęliśmy pełne porozumienie ponad podziałami. I bardzo dobrze. Na naszym zbrodniczym procederze zarobimy krocie, co umożliwi nam całkowitą dominację nad światem. Wpierw osiedle, a potem cały świat. Cisza! Wy dwaj pojedziecie do Zgorzelca, do mojego ciotecznego szwagra. Jest zrośnięty ze swoimi czterema braćmi w niezwykle kłopotliwy sposób, ale udawajcie, że tego nie widzicie. Każdy z nich kręci własny interes. Weźmiecie teraz dzięki z mojego super tajnego konta, do którego kartę bankomatową dałem wam 13,5 dnia temu, i kupicie u mojego ciotecznego szwagra 45 megaton najlepszej uzbekistańskiej heroiny. Sprzedamy ją z zyskiem, haha! Dzięki temu opanujemy świat i strzeszemy w opór klopsu! Idźcie, moje kafary! Idźcie, achyzo! Kafary... Dobra, to wracamy do kafejki internetowej i robimy sieczkę, że tak się wyrażę. To potężne drzwi, zbrojone. Dobra, trzeba tam po nich wleźć. Ty, słyszysz? To chyba psy. Facet z brodą rzeczywiście sprowadził ich we właściwym czasie. No to możemy przystąpić do fazy B. Tak. To tam. Hasło? Niedźwiedź. Z racji niesłychanej brutalności sceny i zbliżającej się zrezygnując z zwanej części przedstawienia. Dobra, to jak już się znamy, to zabieraj kolegę i wychodźcie do nas, bo cię zabijemy. Nie ujdzie wam to płazem, cholera jasna, psiejuchy! Nasi ochroniarze was zniszczą!
zgniotą jak robaki! Ty! Kto wam pisze teksty? Gangsterzy! Wiemy o waszej kryjówce w kawiarni internetowej! Wyjdźcie z rękami w górze! Wiemy, że tam jesteście! No to chłopaki, nie płaczcie i z odwagą wyjdźcie do panów policjantów. Jeszcze się spotkamy! Nasza zepsta będzie straszna! Okej, koniec p***ania, obaj, na zewnątrz, ale już! I uważajcie na mydło! Brutalności sceny. To też jest hardcore. No, to możemy sobie chyba pogratulować. A poza tym, powinniśmy zwijać się czym prędzej z tego miejsca. O nie, to przecież głupie. Ta szafa jest dziwnie wielka. Tajne przejście. No, to już wiemy, którędy należy opuścić to miejsce. Akt drugi. Fred i Grucha musieli pilnie opuścić osiedle. Wokół szalała rozjuszona policja. No i co teraz, ha? Jak nas zgarną teraz psy, to leżymy, Grucha. Do fury, szybko. No dalej! Ej, Fred, a gdzie tu właściwie jest radio? Nie wiedzieli jednak, że ktoś podąża ich śladem. Ktoś, komu zaszli ostro za skórę. Zemsta, k***a, zemsta! No tak, mamy już takich potężniejszych wrogów. O, księżyc jest serem. No pięknie. No pięknie. Znowu do mnie strzelali? Wygląda na to, że większość rzeczy poszła się kochać. Ale ekstra. No jak ja teraz dojadę do tego cholernego Raciborza? Robisz bardzo dużo zamieszania, nawet jak na gangstera, Fred. Jak to? Kto to? Ej, spokojnie, Fred. Znam twoje imię, bo mam do ciebie ważną sprawę. Co? Ty też? Żeście wszyscy powariowali? Więc nie zdziwisz się, gdy będę chciał przytoczyć przypowieść o pewnym facecie z brodą. Ej, poczekaj. Coś ty w ogóle za jeden? No tak, gdzie moje maniery? Jestem Harasym. I to ja jestem prawdziwym wysłannikiem Najwyższego, który przed godzinami wieloma, choć ledwie chwilami zdawać się mogły, do życia na nowo cię powołał. Jak Gabriel niosę nowinę, chociaż to akurat nie jest taka radosna. Przybywam, by przestrzec cię słowami tymi. Facet z brodą, sługą jest szatana i mami cię swymi urokami. Sorry, ale staram się, aby takie rzeczy na mnie nie działały. Słuchaj nowiny, niewierny. Człowieku, nie wiesz, do kogo rozmawiasz. Kolo, ja widziałem Boga. W sumie niby dlaczegoż miałbyś mi wierzyć? No bo... No tak, ja nie pokazuję ci żadnych super sztuczek. Nie robię cudów, nie przenoszę cię z miejsca na miejsce. Nie mam nawet skrzydeł. Przestań się mazać. Przepraszam, mam ostatnio huśtawkę nastrojów. Posłuchaj, my, anioły, mamy teraz zakaz korzystania z naszych mocy, kiedy jesteśmy tu, na ziemi. Wiadomo, o tym się nie mówi, ale taka jest niestety prawda. To wszystko przez tę całą nieprzyjemną sprawę z Jezusem i jego cudami. Nie muszę ci chyba tłumaczyć, jak kiepsko na tym wszystkim wyszedł.
No i koniec końców efekt jest taki, że o ile facet z brodą może się dowoli przenosić w czasie i przestrzeni, ja muszę podróżować stopem. Zresztą... Słuchaj, to ja miałem po ciebie się stawić wtedy przy tym grobie, ale facet z brodą ubiegł mnie, no i dlatego spotykamy się dopiero teraz. Ty na serio to wszystko? Musisz mi uwierzyć. Zwróć uwagę, że teraz przydałaby ci się pomoc faceta z brodą. Mieliście przecież ten wypadek i w ogóle. Wypadek? Cia, spytaj się później jak Zemy. To ta dziewczyna przy namiocie. Ona opiekuje się teraz twoim kumplem, wiesz? Ja nie mam kumpli. A, Grucha. Co z nim? Coś mu się stało w głowę. Nie, zapewniam cię, że się mylisz. On tak zawsze powoli... kombinuje. Nie, naprawdę powinieneś go obejrzeć. Podczas wypadku uszkodziła się jego głowa. To będzie wymagało pomocy specjalisty. Ale do rzeczy. Słuchaj, facet z brodą chce cię wykorzystać. Rozumiem, że mi teraz nie wierzysz. Słusznie rozumiesz. W takim razie jedź do miasteczka, gdzie się z nim umówiłeś. A, widzisz? Ja wiem wszystko. Facet z brodą będzie chciał, żebyś zdobył dla niego pewną szkatułkę. Ale wiedz, że nie możesz mu jej dostarczyć. Całe piekło poluje na to, co jest w środku przez setki, tysiące wręcz lat. A co jest w środku? P***olisz? Oni nie mogą mieć tej szkatułki. Pamiętaj. Spotkamy się w miasteczku, jak już tam pogadasz z facetem z brodą. On nie może dowiedzieć się, że ze mną rozmawiałeś. To by go spłoszyło. Jesteś wariatem. Wiesz o tym? Musisz mi uwierzyć. A ja... muszę lecieć. Znajdę cię w Raciborzu. Pokój, bracie. Kolejna porcja szaleństwa od mojego zmartwychwstania. Tfu! Co ja w ogóle gadam? Zmartwychwstanie w stylu Łazarza. To wszystko jest ostro nienormalne. Kto w ogóle wymyślił tę całą historię? No dobra, ale to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek, więc ja się będę z wami żegnał, więc jeśli wiemy sporo, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, coś dopowiedzieć mi, prosić, piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się sporo i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.